Piotr Herbi-Rudzki staje przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest wyścig górski Limanowej, który odbędzie się w najbliższy weekend. Herbi na swoim koncie ma już tytuł Mistrza Polski w rajdach samochodowych. Do wyścigu pozostało niewiele czasu. Generalnie jesteśmy już przygotowani, zostało nam spakować auto o jutro i, i, i wyjeżdżać w, ten, w sobotę. Byłem u mechaników, wymieniliśmy pewne elementy w samochodzie, pasek klinowy, bo no to takie drobiazgi, ale trzeba było to naprawić, bo spadał nam, jak to się mówi, w trakcie jazdy i to była kwestia rolek, ale to mówię drobiazg, zrobiliśmy to i auto jest przygotowane. Auto jest przygotowane. Wyścigi górskie wiążą się ze szczególnym poziomem rywalizacji. Przede wszystkim trasa nie jest płaska, a wspina się na szczyt. Na Limanową jedziemy pierwszy raz. Dodatkowo jest to eliminacja Mistrzostw Europy, także konkurencja jest większa. Łącznie startuje 103, startują 103 samochody. My mamy numer 88, tak więc takim numerem jeszcze, jeszcze nie jechałem, takim wysokim. Tak więc no, no jest bardzo szybko. Oglądałem onboardy kolegów z poprzednich lat, także no, prędkości dochodzą w granicach 140-200 na godzinę i większość trasy jedzie się z takimi prędkościami, tak więc jest bardzo szybko. Relacje z wyścigu przedstawimy po powrocie Herbiego z Limanowej.